Dzień dobry. Dzisiaj ciekawa propozycja barszczyku zimowego. Jest to barszcz czerwony. W środku jest cebula w całości. Również na balkonie jeszcze w donicy rosły mi pietruszki. Także kilka takich pietruszek z zieleninką. Jest też korzeń chrzanu do gotowania, cały korzeń wrzucony i do tego był pieprz, sól, troszeczkę oliwy. To krótko się gotuje. Ten barszcz jest bardzo ciekawy, dlatego że głównie ciekawe jest zakwaszenie tego barszczu. Mianowicie oprócz octu jabłkowego własnej roboty, który dodałam tutaj do tego barszczu, to dodałam zakwas z wiśni, który przygotowywałam w latem. Wiśnie zasolone w wodzie przegotowanej kisiły się około 5 dni. I teraz otworzyłam, mamy listopad, końcówkę listopada. Otworzyłam te wiśnie, one są przepyszne, bardzo smaczne. Zakwaszone, znaczy jest to słone, tak? I właśnie dzisiaj dodałam do tego barszczu sam sok. No i wyszedł wspaniały barszcz, rzeczywiście bardzo ciekawy. Smak kwaśny. Aha, tutaj jeszcze grzybki były suszone, także dodały dużo takiego aromatu. No i czosnek oczywiście. Czym się charakteryzuje teraz ten barszczyk? To zakwaszenie wiśniami, zakwasem z wiśni daje nam oczyszczenie organizmu. Głównie stawy są czyszczone z dny moczanowej, z tak zwanej podagry. I właśnie można spożywać sobie takie wisienki w całości codziennie albo troszkę tego soku. A ja dzisiaj właśnie dodałam do barszczu i to daje naprawdę bardzo dobry smak i przy okazji bardzo też taki oczyszczający będzie. Do tego upiekłam chrust. To jest ciasto kruche, z tym, że ono jest wegańskie, bez jajka, więc tutaj jest tylko masło z mąką orkiszową świętej Hildegardy. Następnie podczas formowania tych paluszków takich chrustowych obtaczałam albo w kminku, albo w oregano. To oregano zresztą wspaniałe z Sycylii, z ekologicznego sadu. I na górę, może widzicie tutaj troszeczkę soli, posypane góra solą, bo ciasto też było solone, ale tylko troszkę, a tu na górę bardziej dodałam tej soli. I jeszcze tutaj mam sezam z kminkiem, też taki chrust. Tutaj położyłam ząbki czosnku. I one nie są dodawane do ciasta, ani nie kładzone na ciasto, tylko gdzie one jeszcze tutaj, on się spalił. Natomiast daje to smak i, o tutaj jest też czosnek, smak i zapach pieczonego czosnku. I te paluszki, ten chrust jest przesiąknięty smakiem, aromatem czosnku pieczonego. Oczywiście te kawałki czosnku też można sobie zjeść. Także dzisiaj będzie właśnie ten barszczyk z chrustem, barszcz zakwaszony zakwasem z wiśni. Naprawdę fajny smak uzyskałam, a przede wszystkim wartość leczniczą. No i paluszki chrustowe są bardzo kruche, pyszne, dobrze słone i właśnie z tymi przyprawami rewelacyjnie pasują do barszczu. Dziękuję bardzo, do widzenia.